Jeszcze nie zapadły ostateczne decyzje w sprawie fabryki silników Mercedesa koło Jawora, a już od kilku dni na pola, gdzie ma powstać inwestycja, przywożone są różne maszyny i pracują robotnicy. O co więc chodzi, sprawdzał Andrzej Lampart. Na miejscu znajduje się już kilkadziesiąt różnych maszyn, głównie koparek i spychaczy. Jak się dowiedzieliśmy, prace ruszą we wtorek i będą wykonywane na koszt Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która od niedawna zarządza terenem. Rozmawialiśmy z jednym z podwykonawców. Co tu będziecie robić? Makronivelacja, czyli zdjęcie humusu i wyrównanie terenu do jednego poziomu. Co oznacza taki zakres prac? Jakby co to oznacza? To jest przygotowanie do konkretnej inwestycji. O co chodzi z niwelowaniem terenu, zapytaliśmy burmistrza Jawora. Te prace mają służyć rozwojowi Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 Jawor. Wałbrzyska strefa rozpoczyna pracę wyrównywania tego terenu dla potencjalnych inwestorów. Maszyny widać z okien pobliskiego popegeerowskiego osiedla. Cały czas czekamy na to, i żeby coś powstało tutaj. Powstało dla młodych ludzi. No, blisko byłoby z domu do pracy. No to tam ile? 200 metrów może. O tym, że niemiecki koncern Daimler chce wybudować fabrykę silników koło Jawora, wiadomo od kilku miesięcy. Ostatnio pojawiły się jednak wątpliwości. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk ujawnił, że inwestycja nie jest jeszcze przesądzona. Chodzi o rozmiary pomocy publicznej oferowanej przez polski rząd. Minister ujawnił, że oferowana przez polski rząd pomoc sięga kilkuset milionów złotych. Tymczasem oczekiwania strony niemieckiej są jeszcze większe. Pojawiły się również nieporozumienia w sprawie wyceny gruntów specjalnej strefy ekonomicznej. Mimo niezakończonych negocjacji, przedstawiciele niemieckiego koncernu coraz częściej pojawiają się w Jaworze. W ubiegłym tygodniu miasteczko odwiedził menadżer, który ma być dyrektorem fabryki. Zjadł m.in. obiad z burmistrzem. Na deser pewnie serwowano im takie ciasteczka. Jawor, Andrzej Lampart.